Gość poranka. Witam serdecznie, nazywam się Michał Siedlecki. Dziś moim Państwa gościem poranka jest pani Joanna Głowacka, rzecznik prasowy Płockiej Straży Miejskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To naszą rozmową rozpoczynamy nowy cykl regularnych, mam nadzieję, spotkanie ze Strażą Miejską, gdzie przybliżymy nurtujące naszych słuchaczy zagadnienia, którymi Straż Miejska się zajmuje. A dziś tematem wiodącym będzie śnieg, a dokładnie odśnieżanie chodników. Aura nas oszczędza póki co tego śniegu i lodu za wiele nie mamy, ale no, zima jest porą nieprzewidywalną i lada dzień ten biały puch może z nieba sypnąć. Dlatego też muszę zapytać, jak to poprawne odśnieżanie powinno w Płocku przebiegać? My jesteśmy właśnie, panie redaktorze, bardziej przewidywalni w sensie takim, że chcemy poinformować słuchaczy, że jak śnieg spadnie, to każdy będzie wiedział, co ma robić albo gdzie zgłosić jaką interwencję, biorąc pod uwagę, że w poniedziałek mały śnieżek pruszył, a w grudniu było niezłe oblodzenie i telefon się w Straży Miejskiej naprawdę grzał w kwestii podawania ulic, chodników, gdzie nie można było przejść. Może zacznijmy od tego, że teren miasta Płocka podzielony jest na 4 sektory, żeby było łatwiej go w lato sprzątać przez firmy, które się tym zajmują, a w zimę po prostu odśnieżać ze śniegu i lodu. Straż Miejska zawsze dostaje wytyczne z Urzędu Miasta, z Wydziału Ochrony Środowiska, wytyczne, gdzie jaka firma sprząta, odśnieża teren miasta. Mamy telefony komórkowe do osób, które w takich okresach mają tak zwaną gorącą linię, czyli muszą odbierać telefon 24 godziny na dobę. Mamy podane konkretne nazwiska osób i kiedy my mamy dużo zgłoszeń albo nasze patrole, czy to rejonowi, czy to też patrolówka zauważy miejsca, gdzie nie jest to odśnieżone, kontaktujemy się z tymi osobami. To jest, jeśli chodzi o te firmy, które zajmują, miasto jest podzielone na 4 części, zajmują się właśnie tym sprzątaniem, odśnieżaniem, ale też interweniujemy w spółdzielniach mieszkaniowych, wspólnotach mieszkaniowych. Odśnieżanie chodnika to obowiązek, a co grozi za nie spełnienie tego obowiązku? Najpierw jest pouczenie, tak? Wydanie polecenia zastosowania się do obowiązujących przepisów i chodzi mi tutaj na myśli, mam regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka. Najpierw jest pouczenie, wydanie polecenia, chyba że sytuacja jest naprawdę bardzo taka groźna w sensie zaniedbania przez daną osobę, danego odcinka, odśnieżenia czy też daną firmę, a grozi za to mandat karny lub wniosek do sądu. Mandat nie jest niski, bo jest w kwocie do 500 zł, a wniosek do sądu to jest kwota, sąd może zasądzić kwotę do 5000 zł plus koszty sądowe. No, powiem szczerze, że z własnej kieszeni mieć pomniejszone pieniążki w tych czasach o 500 zł, no to chyba nie jest mała kwota, ja bym nie ryzykowała i chciałam zauważyć, że mandat karny wystawia się na konkretną osobę, która nie dopełniła obowiązku i tych chodników nie odśnieżyła. Także nie wystawiamy go na firmę i to firma nie wrzuci sobie w koszty, tylko przysłowiowy Kowalski otrzyma ten mandat karny. A co z mieszkańcami, którzy odśnieżają swoją posesję? Mhm. Przed posesją często jest chodnik i tu się pojawia zagwozdka. Czy zostawiamy go takim, jak jest i czekamy, aż służby odśnieżą go za nas, czy niestety trzeba złapać tą opatę i samemu taki chodnik uprzątnąć? Ja zawsze powtarzam, że jeśli mieszkamy w danym mieście, to powinniśmy znać przepisy, które obowiązują na tym terenie, gdzie egzystujemy każdego dnia. Więc ja bym Państwu poleciła, wszystkim Państwu, poleciła zapoznanie się z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka.
Ten regulamin znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka. Także on jest dostępny dla wszystkich. Nie trzeba tu spełnić żadnych wymogów, żeby go otrzymać. Dlatego, że my w tej chwili mówimy o zimie, o odśnieżaniu, a tam w regulaminie są zawarte wszystkie inne punkty, które mówią o tym, jak powinniśmy funkcjonować przez cały rok, tak? Jeśli ktoś ma czworonoga, to kiedy płaci opłatę, kiedy po nim powinien sprzątać. No wiadomo, że zawsze, tak? Ale jak powinien na przykład opiekować się też tym psem w kwestii wyprowadzania go, gdzie, na smyczy i te wszystkie inne przepisy, które nas obowiązują. Natomiast tutaj, kiedy mówimy właśnie o tym odśnieżaniu, to ja bardzo szczególnie polecam rozdział drugi tego regulaminu. Ja pozwolę sobie tak szybko zacytować tylko główne punkty, że na przykład właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzętnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników przyległych do drogi publicznej wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio przy jej granicy. Czyli jeśli chodnik przylega do naszej posesji, to my go sprzątamy. Natomiast nie jest zobowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny w tej chwili postój. Ja za chwilę o tym jeszcze powiem. Natomiast jeśli między chodnikiem a naszą posesją jest trawnik, to uprząta to ten teren miasto. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie śniegu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, zachowanie możliwości odpływu wody do kanalizacji oraz nie bezpośrednio na pniu drzew. Czyli nie odśnieżamy na środek chodnika, zazwyczaj odśnieżają wszyscy na skraj chodnika, ale nie wrzucamy tego śniegu na jezdnię. W poprzednich latach mieliśmy interwencje, gdzie właściciele z prywatnych tutaj działek nie chcieli go składować jakby na swojej działce, to zapychali studzienki kanalizacyjne. Proszę zauważyć, że studzienkę, jeśli zapchamy, był przypadek, że no niestety w dwóch przypadkach studzienki jakby wybiły na posesji tutaj innych osób. Poza tym też miasto podaje komunikat, że w miejscach, gdzie jest tego składowania, spółdzielnie na przykład, jak składują też śnieg, gdzie można go wywieźć i gdzie nie ponosimy na przykład za to opłaty. Obowiązek utrzymania czystości na jezdniach i placach objętych płatnym parkowaniem należy do podmiotów pobierających z tego tytułu opłaty. Jeśli mamy płatną strefę parkowania od sierpnia, więc tam, gdzie jest płatna strefa parkowania, to gdzie są te miejsca postojowe, robi je miasto, oczyszcza te miejsca ze śniegu, lodu. Natomiast jeśli jest płatna strefa parkowania, ale nie ma w tym miejscu wyznaczonego tego miejsca do parkowania, to robi to właściciel. Czas nas goni, a ja muszę jeszcze o jedną kwestię dopytać. O te wszystkie mieszanki soli i solno-podobne, które są sypane na chodniki. Straż Miejska sprawdza, co to za mieszanki i czy w ogóle można solą takie chodniki obsypywać? Nie, Straż Miejska nie sprawdza, czym jest posypane. Nie da rady, bo nikt tego nie sprawdzi organoleptycznie, prawda? Więc my tylko sprawdzamy, czy jest ten regulamin utrzymania czystości i porządku zachowany, czy kto, właściciel zastosował się do obowiązujących przepisów. Trudno jest powiedzieć, bo wiadomo, ludzie czasami sypią zwykłą solą, niektórzy kupują sól drogową, żeby się szybciej rozpuściło, niektórzy sypią piaskiem. Natomiast tak, jest zabronione sypanie solą i od razu, jak mi ktoś powie, że nie ma tego w regulaminie utrzymania czystości, tak, ja się zgodzę z każdym, kto powie, że nie ma tego w regulaminie utrzymania czystości, ale już pragnę poinformować, że nie musi tego być w regulaminie utrzymania czystości, ponieważ reguluje to rozporządzenie ministra środowiska z 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Czyli nie sypiemy solą. Znaczy firmy, które sprzątają na terenie miasta,
odśnieżają, mają zabronione używanie soli. Ale chciałam zaznaczyć, że wiele miast w kraju odeszło już od tego i nie stosuje soli z wielu względów. Chcemy dbać o chociaż łapy czworonogów, prawda? O środowisko, czyli o drzewa. Sami Państwo widzą, że też drzewa są ochronione, prawda? Żeby wszystko, co jest tam sypane, piach czy jakieś inne środki na te drzewa nie wpadało w okresie zimowym, ale też brudzi buty, ubrania, czyli no, stwarza ta sól też zagrożenie w ogóle w cyrkulacji tutaj środowiska. Więc sól u nas jest zabroniona. Oczywiście wszystko ma swoich zwolenników i przeciwników. Do nas też są telefony, tak samo jak i do firm, osób niezadowolonych. Jedni są niezadowoleni, że jest sypane za dużo piachu, bo kto to będzie potem sprzątał. A znowu inni mówią, że sypcie solą, bo to się szybciej rozpuści i tak dalej. Więc no cóż, wszystkich nie zadowolimy i chyba też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wszystko było zgodne z obowiązującymi przepisami i nie szkodziło zarówno ludziom, jak i środowisku. A ja dziękuję bardzo za rozmowę i warto pamiętać o tym wszystkim, o czym dziś rozmawialiśmy, bo no za chwilę wszystkie drogi i chodniki mogą być białe, jak to na zimę przystało. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Gość poranka.